Cześć! Jeśli marzy Ci się magiczna zimowa kraina, już nie musisz na nią dłużej czekać. Przychodzę do Ciebie ze sposobem na to, jak ją zrobić samemu u siebie w domu. Rozsiądź się wygodnie, a ja pokażę Ci, jak w prosty sposób zrobić taką scenerię pełną magii. Do realizacji przyda Ci się kuchenna deska, wydrukowane inspiracje kamieniczek, plastry drewna, z których zrobimy stojaki na zdjęcia, mała piła, marker kredowy i oczywiście Instax, z którym uwiecznisz swoje ulubione momenty tej zimy. No to zaczynamy. Takie naturalne stojaki z drewna zrobisz w bardzo prosty sposób. Przepiłuj delikatnie plaster w wybranym miejscu i zrób to najlepiej pod delikatnym skosem. W ten sposób nasze zdjęcia będą się świetnie trzymać i efektownie prezentować. Do namalowania kamieniczek warto przejrzeć inspiracje. Ja wydrukowałam sobie kilka i przykleiłam kartki po zewnętrznej stronie okna, aby mieć poglądowy szablon. Przy pionach i poziomach pomogła mi linijka, a przy reszcie dałam wyobraźni wolną rękę. Po narysowaniu podstawowych elementów zaczynam dodawać zimowe akcenty, jak zaspy śniegu czy sople przy oknach i dachach. Na wykończenie nad tą zimową scenerią dodaję śnieżynki, które robią tu piękny klimat i dodają tego czegoś. Jedyne co pozostało to ułożenie wokół ulubionych ozdób, zapalenie świec i Twój nowy zimowy kącik jest gotowy. Teraz tylko złap książkę i gorące kakao z dużą ilością bitej śmietany i uwiecznij wszystko ulubionym Instaxem. Życzę Ci jak najwięcej takich pięknych momentów w tym magicznym czasie i mam nadzieję, że Ci się podobało.